Witam w pierwszym odcinku z Amnesia Deep Bunker. Lecimy nową grę. Tutaj była taka gra testowa, ale musiałem sprawdzić, jakie FPS ma. Więc co, sprawdźmy, o co chodzi z tą najstraszniejszą amnezją, tak? Więc sprawdźmy. Oprócz pierwszych sekund gry nie wiem totalnie, co się dzieje, więc... Jeszcze jedno zauważyłem. Troszeczkę za głośna gra. Nadal trochę za głośno. O, teraz jest chyba dobrze. Gra jest po angielsku oczywiście. Nie wyszła jeszcze z puszczenia, no to pistolet, tak. Możemy z niego strzelać. Jest pusty. Lewo, prawo, jak w tej amnezji. O! Tam można łapać różne przedmioty. Jak w każdej amnezji. Jeszcze trochę za głośno mi się wydaje. Króciutko tak. O. U mnie to i tak na słuchawkach jest głośno, a widzę, że na BS-ie to tak łapie, żeby było na równi z moim głosem teraz. Dobra, mogę biegnąć, o, próbkę. Otwieranie jak w amnezji. Let's go. Jesteśmy na jakimś froncie. Okej. Okay. Nie mam naboju. Load the bullet. Okej. Okay. Czyli będzie kolejna rzecz do zbierania, tak? Naboje. Mam jakiś ekwipunek albo coś. I, P, J. Nic na razie. Są karty. Dobra. Mogę sobie naładować w sumie naboje. No i dobra, mam naładowane. Tu już chyba wszystko zebrałem. Więcej tu nic nie ma. Dobra, dobra. Let's go. W tym razie dalej. O, zrespił się jeszcze. No dobra. Mamy ewidentnie rozwalić te drzwi. Zrobię. Idę iść w lewo albo w prawo. W lewo jest motka. To jest prosta. Cegiełka. Jesteśmy ewidentnie francuskim żołnierzem. Walczymy z Niemcami, czyli... Pierwsza wojna światowa. Ewidentnie jest pierwsza wojna światowa. Dobra. O, amunicja. Proszę, w tej grze najważniejsze jest zbieranie dużej ilości przedmiotów. O kurde! Pushing forward!
O! I... Tego, to jest coś nowego. Tak, znaczy oczywiście, że wiadomo, że ten crafting był podstawowy. Ale... Jakiś tam crafting był podstawowy, że można było łączyć rzeczy, ale to bardziej działało w tym takiej zasadzie, że to już było przygotowane, co się może chcesz craftować, a nie, że to było tak bardziej do questu, do czegoś. Raczej nie do takiego codziennego użytku. Z tego co mamy. Granaty, wow. Co, i mogę sobie je połączyć? Mogę ja sobie coś tu włączyć, czy nie dobra? Wody twój. A, nie zgadnę, granat, tak? Tak, zgadłem. Jest coś do zebrania? Bo to raczej ten pierwszy chapter będzie taki oskryptowany w miarę, więc... postaram się zebrać jak najwięcej przedmiotów. Prawie pełny magazynek. Aha, dobra. Kumam. Czerwone beczki wybuchające. Czuła ta informacja, że to jest dobre. Łatwo do myślenia się. Animacje na 30-klatkowych tych, no dobra, niech będzie. 30-klatkowe animacje, dadzą radę. Ważne, żeby gra była w 60. Beat that roll, my friend. There you have it, huh? Ah, fate's a bastard. I'm on patrol tonight, then. C'est la vie. Okej, jesteśmy na patrolu. Dlaczego w sumie mam tylko rewolwer? Wydawało mi się, że podczas pierwszej wojny światowej to tacy zwykli żołnierze to mieli jednak jakiś karabin taki. Znaczy karabin. Taki karabin normalnie. A nie rewolwery. Chociaż pewnie też. Okej, flara. Co chodzi, nie? Tutaj on leży, lipa, fuj. Co mu się stało? On dostał postrzał jakiś, czy co? Dobra, zabieramy go gdzieś ewidentnie.
I'll get you back to safety. Just hold on to me. Okay. Czyli bierzemy naszego kolegę Lamberta na do bazy. Do stołu. O kurwa, chyba gonią nas. Oh fuck. Miało być? Czy po prostu trafiłem na minę jakąś? No, dobra, koniec samouczka, nie? Teraz mi gra powiedziała. Koniec samouczka. Jesteś martwy. Jak umrzesz, to umrzesz. Twoja wina. I to nie znaczy dobrze. No niestety z tego co zauważyłem, tego co słyszałem, bardziej ten potwór w tej grze nie jest tak głupi jak w poprzedniej grze. Bo w poprzedniej grze no, potwory praktycznie nie było. Nie było takiego potwora stricte. Czy był w tym labiryncie? W pierwszej części potwór był, ale były one głupie w miarę. A w Machine for Pigs to oprócz tego jednego, gdzie byłaby świnia, no to w sumie potwora nie było nigdzie. I on też był w miarę głupi. Więc tutaj jest podobno zrobione już co naprawdę, tak? Że ten potwór jest faktycznie potworem i faktycznie trzeba uważać, co się robi. Ale jestem w jakichś koszarach. Tak. Wyleczyli mnie elegancko. No jest jakaś notka, dobra, tab. O, mam notki. Mogę je po dacie albo po tym. Dobra. Fajnie. Bla bla bla. Aha, wzięli moje. Chyba to jest o mnie, że wzięli moje rzeczy i tam w lokerze przetrzymują. Okej. Okay. Bardzo słabej śpiączce, ale jest w stanie ten. Miałem problemy z powiedzeniem swojego imienia, ale nie mam problemu z pamięcią. Aktualną, co się działo? Jakaś trauma. Okej. Można lampki wyłączać, fajnie. Dobra, szukajmy czegoś wartościowego. Chyba, że tych się nie da zniszczyć. Da się. Czyli da się tutaj też to zniszczyć. Dokładnie. Dobra, czyli... Dalnie nie widzę, co się tu dzieje. No. Mi się wydaje, czy na obie się to lepiej widać. Nie wiem, może. Ale ja to widzę dość ciemno. No, w szafeczkach nic nie ma. Jak zwykle w sumie w amnezji. Ale warto, może sobie można coś znaleźć. Tego nie podniosę. Tego nie mogę wziąć do ekwipunku. No nic to takiego nie ma, nawet papierosa nie mogę podnieść. Bez sensu troszeczkę. O, mogę ołówek podnieść. Co to za auto pajęczynka? Okej. Tanie. Gdzie są wszyscy? Bo skoro to jest jakiś tam... jakieś koszary, no tak to wygląda. Medyczne.
Dobra, whatever. No to... powinni tu być jacyś ludzie, nie? Okej, co ja mam? Latarkę. Ciekawe, czyli tutaj nie mam, że zbieram paliwo do latarki, tylko ją ładuję. Okej. Okay. Kolejną notkę. 9th of July. O, 1700 ja napisałem. I'm in a state of agony. It cripples my body, captures my mind, bleeds my soul. This thing I've done, this thing. It is lunch in the mess hall currently. Oh, the thought of eating repulses me. Jakaś trauma, tak? Wojenna. Tak było nie przynajmniej. Mogę te łańcuchy jakoś zdjąć? Chyba nie. No dobra. Chwila, przecież pamiętam, że... Aha, dobra. Nie mam rewolwera. That makes sense. No dajmy... A, po prostu nie mogę coś tu ustawić. Dobra. Ciekawe, że tak latarka działa, ale w sumie domyślam się pewnie dlaczego, no bo potwór będzie mógł usłyszeć jak latarka, czyli... Albo poruszamy się w totalnej ciemności. O, to nie wygląda ładnie. Albo jesteśmy narażeni na potworka. Teraz jedno miejsce. Wychodzę. Nie straszcie mnie już. Też chwila, coś tu jest. O. Właśnie, zapominam, że to trzeba przytrzymać. Dobra, no ale coś znalazłem. Co ja znalazłem? Paliwo. Paliwo do generatora. Okej. Okay. O, kolejny list. Dalej doktorka. Ja. Rejona... Okay. Jakaś czaszka pęknięta, kto mu zrobić. No, zapewne potwór, który gdzieś tutaj teraz jest. No dobra, żeby rozwalić tą kłódkę, muszę oczywiście pewnie... pistoletu użyć. Czy rewolweru. To nie jest pistolet. Za chwilę znawcy broni mnie wyzywają, że się nie znam. Bo się nie znam w sumie. Dużo tu dziur. Z tego co widziałem na jakichś trailerach, to ten potworek z tych dziur właśnie wychodzi. I tu leci krew. No super, czyli oficerowie nas zostawili tutaj. You want to escape? You need to blow it back open. Mm-hmm. There's dynamite in the arsenal. Ah, and a handle to trigger it somewhere in the excavation site. Okay. Get them, and you can make it out. Oh, shit! That thing, it's coming for me. Here, take this. Finish me off, please. I want to die at the hands of a water soldier, not that monster. There's ammo in the pantry. Get it. Do the job, please. Actually, take it now.
Gdzie jest ta amunicja? No mać, początek gry, a już mówisz o potworze. Gdzie jest ta amunicja? Nie wiem, gdzie jest ta amunicja, stary. Jestem prawie tego pewien, że się nie dało zdążyć. Ja się tu zamknę na chwilę. To na pewno było skryptowane. Nie wierzę, że się dało zdążyć. Jebanego potwora na start. Gdzie to gówno jest? To gówno jest w ścianach, nie? Mam nadzieję, że strzelanie w to gówno coś daje, nie? Dobra, zeszliśmy na dół. Połowa sukcesu. No ale co będzie dalej? Dowiemy się w kolejnym odcinku, bo w tym to tyle. Widzimy się w kolejnym. Na razie.